Noc świętojańska to obrzęd swymi korzeniami sięgający czasów średniowiecza. Tak jak i historia gminy, o której wzmianki znaleźć można u największego z polskich dziejopisarzy z XIV wieku, Jana Długosza. Historia gminy związana jest z kopalniami rud żelaza. Do tej historii nawiązuje herb gminy. I taka to gmina, w której przeszłość spotyka się z przyszłością, gdzie pielęgnowanie ludowej kultury nie przeszkadza nowoczesności. Jej atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, bliskość aglomeracji śląskiej, a jednocześnie atrakcyjne walory przyrodnicze i turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Zalewu Warty to zalety, które od lat przyciągają amatorów agroturystyki, ale i inwestorów. Decydującym w zakresie rozwoju gminy jest umiejętne wykorzystywanie przez samorząd atutów bezpośrednio przyciągających zewnętrznych inwestorów. Największymi z nich, sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu Poczesnej, są atrakcyjne usytuowanie i dobrze rozwinięta sieć drogowa, między innymi droga krajowa nr 1 Katowice-Warszawa, ciągi komunikacyjne w kierunku Kielc, Opola, Katowic i Częstochowy oraz bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice. Dziś w 13-tysięcznej Poczesnej działa ponad 800 firm, które dają zatrudnienie mieszkańcom i ułatwiają działanie gminy, między innymi dzięki wpływom, jakie wnoszą do jej budżetu. Najliczniejszą grupę stanowią placówki handlowe, w tym hipermarkety Auchan i Leroy Merlin oraz sklep sportowy Decathlon. Ale gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy. W 16 sołectwach na obszarze ponad 60 km kwadratowych mieszka 13 tysięcy ludzi. To z myślą o nich już udało uruchomić się jedno z najnowocześniejszych w kraju miasteczek ruchu drogowego. Projektując je, pomyślano o bezpieczeństwie mieszkańców. Bowiem bliskość trasy szybkiego ruchu to nie tylko dobrodziejstwo związane z przystępnością gminy, ale i niebezpieczeństwo związane z bliskością trasy, każdego dnia przemierzanej z ogromną prędkością przez setki samochodów. I dlatego ważne jest, aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po drogach nie tylko lokalnych, ale przede wszystkim w dużym natężeniu ruchu. Dlatego pomysł, aby już najmłodsi uczyli się poruszać nie tylko na drogach lokalnych, jest nie do przecenienia. Chlubą są wioski internetowe, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Ale pomysłów dla dzieci i młodzieży jest więcej. Place zabaw dla dzieci już tętnią gwarem i śmiechem maluchów podczas zabaw. Kluczowe inwestycje to dalsza stała rozbudowa i modernizacja gminnych dróg, których sieć stanowi dziś ponad 70 km dobrych, oświetlonych ulic. Nowe chodniki mają mieszkańcy Huty Starej B, Brzezin, Kolonii Poczesna, Nowej Wsi, Poczesnej, Wrzosowej. Wszystko po to, by poprawić ich bezpieczeństwo, ale również aby poziom życia w tych miejscowościach był na miarę wieku, w którym żyjemy. Tu nie ma miejsc, do których nie można się dostać. To jedna z nielicznych gmin, której komunikacja dociera do najdalszych wsi. Wszystko dzięki temu, że samorząd zadbał o ich skomunikowanie. Na poprawę poziomu życia mieszkańców i rozwój inwestycji zewnętrznych wpływa stała rozbudowa i modernizacja całej gminy. Już udało się wyremontować gminny ośrodek kultury i bibliotekę, których otwarcie było nie lada świętem dla całej miejscowości. Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach to ośrodek, który powstał dzięki gruntownemu remontowi budynku po byłej szkole podstawowej. W nowym Centrum Kultury znajdują się pracownia komputerowa, pracownia Koła Gospodyń Wiejskich w Bargłach, biuro, sala konferencyjna oraz izba regionalna, w której zobaczyć można materiały i eksponaty dotyczące historii Bargłów. Budżet gminy Poczesna to 58 milionów złotych.
w ostatnich latach został potrojony. Z budżetu tego 52% przeznaczamy na inwestycje, takie jak budowa ośrodka zdrowia w Poczesnej, budowa szkoły podstawowej, hali sportowej w Poczesnej, czy też budowa kanalizacji sanitarnej. Ostatnio podpisana została umowa na budowę ponad 30 km sieci kanalizacyjnej za 23 miliony złotych. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wśród wsi, którymi gospodaruje gmina, są i takie, które zauważono w konkursach na najładniejszą z nich. Tu wyróżnił się Słowik, doceniony i to nie tylko za muzyczną nazwę. Słowik to miejscowość licząca się wśród wsi kandydujących do tego tytułu. O tym, jak ważny jest sport, najlepiej świadczą imprezy sportowe. Młodzieżowa Spartakiada, piłkarskie turnieje sołectw organizowane w ramach akcji Lato w Poczesnej, działalność sportowej Ligi Szkół Podstawowych i Gimnazjów, działalność klubów sportowych, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby stupolowe, czy wreszcie kolarski wyścig, którego uczestnicy rywalizują o Puchar Wójta. Umiejętnie pozyskiwane fundusze Poczesna inwestuje także w uporządkowanie urbanistyczne gminy. To między innymi dzięki temu udało się zakończyć budowę boiska piłkarskiego Orlik. Na terenie gminy nie brakuje też organizacji przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń i najróżniejszych obywatelskich inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Tu nie zapomina się też o pielęgnowaniu kultury ludowej. Na terenie gminy działa 7 kół gospodyń wiejskich i jedno stowarzyszenie kobiet aktywnych Feniks, które promują gminę podczas prezentacji stołów wigilijnych, wielkanocnych czy też dożynek gminnych, a nawet powiatowych. Gmina w 2010 roku była współorganizatorem 11 dożynek powiatowych. Nie do mnie, Karliczku, czego po mnie chcesz? Nie do mnie, Karliczku, czego po mnie chcesz? Ja ci już powiedziała, nie będę cię chciała, sam to przeca wiesz. Nie zapomina się też o kulturze tej z najwyższej półki, takiej jak koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudemater. Koncerty przenoszone z Częstochowy na scenę gminy Poczesna. I nie jedyna to impreza tego typu. Wśród zapraszanych muzycznych gości znaleźli się też uczestnicy kolejnej międzynarodowej imprezy organizowanej od lat. Z daleka i z bliska to festiwal, na którym obok gwiazd zagranicznych wystąpił utytułowany zespół Wrzosowianie. Ten ponad 100-osobowy zespół, który niedawno uroczyście świętował 10-lecie swego istnienia, to prawdziwy ambasador kultury gminy i powód do dumy.
dzisiejszy koncert zapadnie nam głęboko w pamięci, bo i wydarzenia zespołu Rzosowianie, osiągnięcia zespołu Rzosowianie są również bardzo ważne dla nich, dla artystów, dla rodziców, dla opiekunów, ale nie mniej ważne są również dla samorządu, dla gminy Poczesne. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów folklorystycznych w kraju i za granicą, między innymi w Grecji, na Węgrzech, Litwie czy Serbii. Dlatego trudno się dziwić, że nie tylko cieszy się popularnością w regionie, ale może również liczyć na najmłodszych mieszkańców gminy, którzy chcą kultywować ludowe tradycje regionu. Zespół można zobaczyć na niejednej z imprez organizowanych przez samorządowców, na festynach i imprezach środowiskowych, takich właśnie jak Sobótki Noc Świętojańska. W tę jedyną noc w roku, to właśnie w Poczesnej, opowiadają o legendarnych i tajemniczych zwyczajach, swą tradycją sięgających czasów prasłowiańskich. Pokazują i przypominają najpiękniejsze rytuały ludowe, oświetlane płomieniem ogniska, którego blasku najpiękniej widać płynące postawy wianki. Wianki wrzucane do wody od wieków, z tą samą nadzieją, na kawałek ludzkiego szczęścia. I z nadzieją, która od pokoleń łączy ludzi, którzy chcą kultywować najpiękniejsze polskie tradycje, dbając, by nie zaginęły. Ale przekonać się o tym wszystkim można, zaglądając do gminy, która tak potrafi zapraszać.